Zapraszamy do Mafia Shop, oficjalnego sklepu mafia.pl, w którym znajdziesz książki autora kanału w wersji papierowej i elektronicznej, a także unikatowe tematyczne gadżety. Mafia Shop. Oficjalny sklep kanału mafia.pl. Mafia Info. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń października. W sądzie rejonowym w Olsztynie zapadł wyrok w sprawie byłego funkcjonariusza policji, który zorganizował napad na kantor. 38-letni Piotr K.R. do lutego 2018 roku był zastępcą naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. Zakończył służbę, kiedy na jaw wyszło, że jego podwładni znęcają się nad zatrzymanymi. W tej sprawie toczy się oddzielny proces. We wrześniu 2019 roku były policjant i jego wspólnicy zrealizowali plan, który Piotr K.R. opracowywał przez ostatnie 12 miesięcy. Funkcjonariusz obrał sobie za cel kantor w centrum Olsztyna i zatrudnił się w firmie, która ochraniała obiekt. W przestępczy projekt wciągnął brata oraz dwóch znajomych, w tym pracownika punktu wymiany walut. Wyroki w tej sprawie poza Piotrem K.R. usłyszeli również jego brat, 41-letni Paweł K.R., 41-letni Piotr F. oraz 40-letni Mariusz W. Jak ustalili śledczy, kluczową rolę odegrał Piotr F., pracownik kantoru. Dzięki niemu rabusie wiedzieli, ile pieniędzy znajduje się w sejfach, jakimi kodami są one zabezpieczone i w jaki sposób wyłączyć alarm. Ponadto miał on dorobić klucze, których pilnowała inna pracownica kantoru. Aby zrealizować plan, Piotr K.R. musiał nawiązać bliższą znajomość z kobietą i skutecznie odciągnąć jej uwagę. Kiedy zabierał ją do restauracji, jego wspólnik mógł udać się do pobliskich ślusarzy. Jako że złodzieje chcieli po prostu wejść do kantoru i wyjść z pieniędzmi, musieli zrzucić podejrzenia na osobę, która pilnuje kluczy i zna kody. Przez kilka miesięcy po akcji robili wszystko, żeby zebrane poszlaki prowadziły do wspomnianej kobiety. Przed napadem rabusie zadbali o dobre alibi. Udali się do sklepu, gdzie za zakupy zapłacili kartą oraz przejechali pod kamerami. Nagrania z monitoringu w razie czego miałyby posłużyć jako dowód ich niewinności. 21 września 2019 roku, kilka minut po 22, były funkcjonariusz i pracownik kantoru ruszyli do akcji. Wcześniej uszkodzili neonowy napis oświetlający ulicę. Otworzyli rolety, jednak już podczas pierwszej próby pomylili się przy wpisywaniu kodu, który uruchomił alarm. Rabusie skontaktowali się z firmą ochroniarską, w której wcześniej zatrudnił się twórca całego planu. Podali poprawny kod, znany tylko firmie i właścicielowi kantoru, tym samym nie wzbudzając żadnych podejrzeń. Następnie złodzieje usunęli zapis z monitoringu i zabrali pieniądze z jednego sejfu. Próba otworzenia kolejnego zajęła im jednak zbyt dużo czasu i włączył się alarm napadowy. Tym razem firma ochroniarska skontaktowała się bezpośrednio z właścicielem kantoru. Przestępcy uciekli do samochodu, którym udali się do domu byłego policjanta. Stamtąd pracownik kantoru, wezwany przez swojego szefa, powrócił na miejsce napadu. Został przesłuchany przez policję, a jego telefon zabezpieczono na potrzeby śledztwa. Łupem złodziei padło ponad 2,5 miliona złotych, które wydawać zaczęli jednak dopiero po 3 miesiącach od napadu. Śledztwo w tej sprawie trwało 9 miesięcy. Przełom nastąpił, kiedy udało się odzyskać zawartość telefonów komórkowych rabusiów. Gdy mundurowi zatrzymali byłego funkcjonariusza, w bagażniku auta przewoził 400 tysięcy złotych. 7 października Sąd Rejonowy w Olsztynie skazał Piotra K.R. na 6 lat pozbawienia wolności. Taki sam wyrok usłyszał pracownik kantoru Piotr F. Mariusz W., który był kierowcą, został skazany na 4 lata więzienia. Na 11 miesięcy za kraty trafił brat policjanta Paweł K.R., który poszedł na współpracę i ujawnił nieznane śledczym fakty. Hiszpańskie organy ścigania schwytały Joannę S.,
Polkę oskarżoną o stworzenie potężnej piramidy finansowej, w ramach której oferowała inwestycje w dzieła sztuki. 22 października Komenda Główna Policji potwierdziła, że Joanna S. i jej syn Mikael S., poszukiwani na podstawie ENA oraz czerwoną notą Interpolu, zostali schwytani przez Policję Nacional. Zatrzymania dokonano 20 października 2021 roku. Śledztwo w tej sprawie dotyczy fikcyjnego obrotu artefaktami i funkcjonowania tzw. piramidy finansowej stworzonej wokół galerii New Form. Organizatorzy oszustwa przebywali na terenie Hiszpanii, gdzie ukrywali się co najmniej od 2019 roku. Materiał zgromadzony w tym śledztwie wskazuje, że zatrzymani Joanna S. i Mikael S. byli organizatorami przedsięwzięcia polegającego na inwestycjach w dzieła sztuki. Proceder polegał na pozyskiwaniu od podmiotów i osób fizycznych środków pieniężnych na określony czas, ze z góry określonym oprocentowaniem. Klientom przekazywano informacje, że środki będą inwestowane w dzieła sztuki. Jak wykazało śledztwo, znaczna część z zainwestowanych pieniędzy nie miała nigdy zabezpieczenia w realnych artefaktach, a wielu inwestorów nie odzyskało środków, które zainwestowali w przedsięwzięcie. Ich straty szacuje się na około 1 miliard złotych. W sumie w okresie od listopada 2016 roku do października 2017 roku zatrzymani skłonili do zawarcia niekorzystnych umów około 2000 osób. Początkowo media przekazały, że wśród poszkodowanych miał się znaleźć Marian Banaś, były minister finansów, a aktualnie prezes NIK. Prokuratura przekazała jednak, że Banaś jest jedną z nielicznych osób, które osiągnęły realny zysk w ramach inwestycji w działania galerii New Form. Kolumbijskie organy ścigania aresztowały najbardziej poszukiwanego narkobarona w kraju. Rząd oraz DEA oferowały ogromną nagrodę za pomoc w jego schwytaniu. 23 października prezydent Kolumbii Iván Duque Márquez w telewizji publicznej oficjalnie potwierdził ogromny sukces służb, jakim było schwytanie Dario Antonio Usaga, znanego jako Otoniel. 50-letni przestępca w latach 90. należał do Ludowej Armii Wyzwolenia, a następnie dołączył do Zjednoczonych Sił Samoobrony Kolumbii, zbrojnej grupy walczącej z lewicowymi partyzantami, której budżet niemal w całości pochodził z handlu narkotykami. Z czasem Usaga zaczął pracować dla Daniela Rendona Herrera, który stanął na czele Clan del Golfo, organizacji przestępczej noszącej wcześniej nazwę Los Urabenos. Otoniel i jego brat Giovanni w 2009 roku przejęli kontrolę nad grupą. Kiedy starszy z rodzeństwa zginął 3 lata później w policyjnej obławie, Dario Antonio stał się jedynym bosem Clan del Golfo, najpotężniejszej kolumbijskiej organizacji przestępczej. Kolumbijskie organy ścigania poszukiwały Otoniela od 2011 roku. Do momentu jego zatrzymania wydano za nim ponad 130 nakazów aresztowania. Przez dekadę przestępca był nieuchwytny, a DEA za pomoc w jego schwytaniu wyznaczyło nagrodę w wysokości 5 milionów dolarów. Władze Kolumbii zaoferowały kolejne 3 miliardy peso, czyli około 800 tysięcy dolarów. W operacji zakończonej sukcesem wzięło udział ponad 500 żołnierzy z kolumbijskich sił specjalnych i 22 helikoptery. Poszukiwany narkobos w ręce mundurowych wpadł w regionie Uraba. Szef kolumbijskiej policji podczas konferencji wyjaśnił, że Otoniel unikał miast, ukrywał się w środku puszczy, a jego ludzie dostarczali mu specjalnie przygotowane posiłki, w tym między innymi mięso pancerników. Był także bardzo przesądny i wierzył, że od aresztowania uchronią go czary. Zarówno narkobaron, jak i jego ludzie brali udział w rozmaitych rytuałach, kontaktowali się z kobietami podającymi się za czarownice i składali ofiary ze zwierząt. Otoniel trafił już do aresztu, gdzie aktualnie czeka na ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Tam stanie przed sądem i odpowie za kierowanie klanem del Golfo. To największe w naszym kraju uderzenie w narkobiznes w tym stuleciu. Ten sukces jest porównywalny jedynie z upadkiem Pablo Escobara w latach 90., powiedział prezydent Iván Duque.
21 października w Sztokholmie doszło do strzelaniny, w wyniku której zginął jeden z najpopularniejszych szwedzkich raperów. 19-letni Nils Kurt Erik Einar Grönberg, znany jako Einar, był popularnym artystą, który na swoim koncie miał między innymi nagrodę Grammys, czyli szwedzki odpowiednik Grammy Awards. Ciało rapera zostało odnalezione po godzinie 22.50, kiedy lokalna policja dostała zgłoszenie o strzelaninie w okolicy osiedla Hammarby Hestad na przedmieściach Sztokholmu. Na miejscu funkcjonariusze zastali zwłoki z raną postrzałową głowy i klatki piersiowej. Świadkowie całego zdarzenia zauważyli dwóch napastników, którzy mieli oddać śmiertelne strzały. Jednak na ten moment nikogo nie zatrzymano. To nie jedyne szokujące wydarzenia dotyczące młodego rapera. W połowie lipca zapadły wyroki w jednym z największych procesów w historii Sztokholmu. Wśród osób, które zostały skazane, jest m.in. Yasin, szwedzki raper, który ma na swoim koncie statuetkę artysty roku. Yasin w marcu 2020 roku zaplanował porwanie 17-letniego wówczas Einara. 23-latek chciał zwabić Grönberga do studia, jednak finalnie do uprowadzenia nie doszło. Skutecznego porwania dokonał inny raper, 26-letni ówcześnie Hawal. Napastnicy, którzy uprowadzili 17-latka, obrabowali go z biżuterii i zegarka o łącznej wartości 600 tysięcy koron. Próbowali również wymusić od niego 3 miliony koron. Ponadto Einar był torturowany, przykuty do kaloryfera i zgwałcony. Następnie oprawcy udostępnili w sieci upokarzające zdjęcia z całego zdarzenia. Powszechnie uważa się, że była to brutalna przestroga dla młodego rapera, który w swoich utworach i teledyskach pozował na gangstera, w rzeczywistości nie mając nic wspólnego ze światem przestępczym. W sprawie tamtych zajść, należący do gangu Shotas, Yasin został skazany na 10 miesięcy więzienia, a Hawal finalnie usłyszał wyrok 2,5 roku pozbawienia wolności. Einar z czasem zaczął prowokować Yasina i Hawala, atakując ich w swoich utworach, czy też słuchając ich muzyki publicznie. Młody raper miał również zeznawać w sądzie w sprawie porwania, jednak został zamordowany tydzień przed procesem. Wnuczka najsłynniejszego gangstera w historii Al Capone wystawiła na aukcję przedmioty należące do chicagowskiego przestępcy i jego rodziny. Kobieta, sprzedając między innymi takie pamiątki jak list gangstera do syna czy zdjęcia rodzinne, chciała ukazać inne oblicze legendarnego szefa gangu Chicago Outfit. 77-letnia Diane Capone zdecydowała się sprzedać aż 175 pamiątek po swoim dziadku. Aukcja została przeprowadzona 8 października w Desader Club w Sacramento. Jednak licytować można było również przez internet. Jak przekazał organizator aukcji Brian Widroll, przedmiotami należącymi do Al Capone zainteresowało się ponad 1500 osób pochodzących z 12 krajów. Zdecydowaliśmy, że już czas rozstać się z tymi pamiątkami rodzinnymi i ujawnić całkiem inne oblicze Al Capone, którego większość osób nigdy nie byłaby w stanie sobie wyobrazić. Dla nas był bardzo czułym mężem, ojcem i dziadkiem, który biegał po domu i bawił się z dziećmi, mówiła o swoim dziadku Diane. Na aukcję trafiły najróżniejsze przedmioty związane z życiem codziennym Capone, w tym zdjęcia gangstera i jego rodziny, zegarki, biżuteria, ale także sprzęty kuchenne, meble czy listy. Największą jednak uwagę przyciągnęły pamiątki nawiązujące do kryminalnego życia przestępcy. Przedmioty zostały sprzedane za znacznie większą kwotę niż początkowo przewidywano. Organizatorzy aukcji spodziewali się, że największą cenę osiągnie ulubiona broń gangstera Colt 45, którego wartość szacowano na około 150 tysięcy dolarów. Pistolet poszedł jednak aż za 860 tysięcy i jest to prawdopodobnie najdroższa broń z XX wieku, jaka została kiedykolwiek sprzedana na licytacji. Anonimowy kupujący wraz ze wszystkimi opłatami zapłacił ponad 1 000 000 dolarów. Kolejna broń osiągnęła cenę 200 tysięcy dolarów. Zegarek firmy Patek Philippe został sprzedany za 190 tysięcy, a humidor do cygar za 120 tysięcy.
Kwotę 45 tysięcy dolarów osiągnął z kolei list, który miał być dowodem na to, że Al Capone był kochającym rodzicem. Gangster napisał go do swojego syna Sonny'ego w czasie odsiadki w więzieniu w Alcatraz. Przedmioty należące do Ala Capone przyciągnęły ogromną uwagę i zostały sprzedane za łączną kwotę ponad 3 milionów 100 tysięcy dolarów.